Cześć, witajcie! Przychodzę dzisiaj do Was z unboxingiem lipcowego pudełka Beauty Box Look Fantastic. Zdecydowałam się na 12-miesięczną subskrypcję, także mam nadzieję, że powstanie seria filmów. Pierwsze przyszło dosyć szybko, jeszcze wciąż zamknięte, także otwieram razem z Wami i zaglądamy do środka. No nie jest to prosta sprawa. Ok, udało się. Na początku ulotki i jeszcze trochę ulotek i na samym wierzchu mamy QR kod, zaraz zeskanuję i zerkniemy, co tam jest. Ok, więc pierwszym produktem, który wpadł mi w ręce, to firma Aveeno i to jest suchy olej do ciała w sprayu. Intensywnie nawilżający do skóry wrażliwej z olejkiem żużoba i olejem z płatków owsianych. Super, bardzo się cieszę z tego produktu. Widziałam w broszurce przed chwilą, że jest też druga opcja i zamiast tego oleju możecie dostać balsam do ciała. Ja osobiście zdecydowanie bardzo się cieszę z tego oleju. Dalej, mamy firmę Avant. I tutaj jest keratynowy krem do włosów, 25 ml, rekonstrukcja, ochrona, odbudowa. I to jest taki krem do stylizacji. To już trochę cieszy się mniej. I dalej Brushworks. Puszki do pudru. Super w takim słodkim, trójkątnym kształcie. Och, i jest taki malutki, większy i mniejszy. Z tego akurat bardzo się cieszę, nie mam puszków z tym kształtem, a pod oczy one będą świetne, wszystkie jakie mam są okrągłe, także tutaj fajnie. I dobrze widzę, mamy także setting powder, spray firmy Lotte London i tutaj mamy 5 gram i to jest taki transparentny puder. Nie znam tego pudru, jeszcze tego nie miałam, no ale tutaj combo super się sprawdzi. I dalej This Works spray. Już pomyślałam, że to spray do poduszki, ale to jest Morning Expert Wake Up Spray. Myślę, że ta wersja nocna, taka do poduszki, która pomaga zasnąć i się uspokoić, wyciszyć przed snem, jest wszystkim znana, a to jest chyba jakaś nowość. To jest spray, który nam pomoże się rano obudzić. Pachnie tak dosyć przyjemnie. Zobaczymy, czy rzeczywiście to będzie działało. No ciekawa jestem tego. Pomaga się skoncentrować, obudzić, zaktywować nas rano. No naprawdę. Aż mnie to ciekawi. I dalej ostatnim, szóstym produktem w pudełku to firma Eye Beauty i to są takie płatki do twarzy, tonujące, rozświetlające skórę i eksfoliujące. Ja znam te płatki, miałam już kiedyś pełne opakowanie. Tutaj mamy ich 10. I tutaj jest napisane, że one są dla skóry wrażliwej, a ja pamiętam, że one były dosyć mocne dla mnie. No ale cóż, to nie są takie płatki do stosowania codziennego, bo tutaj mamy... bo one są eksfoliujące, czyli no raczej nie na co dzień. Ale w takim opakowaniu, teraz w czasie wakacyjnym, no myślę, że super opcja. Zabrać sobie ze sobą na wyjazd czy gdzieś do torebki. I to będzie na tyle. Mamy 6 produktów z pudełka, ale widzę, że jest jeszcze coś ekstra. Zaraz tylko Wam tutaj przypomnę, co było w lipcowym pudełku Look Fantastic. Mamy tutaj puszki do pudru, 2, mały i większy, oraz puder transparentny, płatki eksfoliujące, spray, który nas rano obudzi, krem do stylizacji włosów i olej do ciała, a gratisem, który jest w tym pudełku, to są perfumy, które musiały mi tutaj wypaść. Ok, są. Wypadły z tego pudełka. Tutaj mamy 1,2 ml i to jest Idol z Lancôme Paris. Ja znam te perfumy już. Je kiedyś miałam. I bardzo, bardzo je lubię. Fajny taki gratis. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, kto subskrybuje Look Fantastic Beauty Box. Co Wam się z tego pudełka podoba? Co Wam nie przypadło do gustu? I do zobaczenia następnym razem. Pa!